Do końca marca wszyscy, którzy chcieliby w swoich domach założyć instalacje solarne, zobowiązani byli do złożenia odpowiedniego wniosku w Urzędzie Miasta Kościerzyna. Z takiej możliwości skorzystało niemal 700 właścicieli nieruchomości z terenu naszego miasta. Podczas spotkania na hali Sokolnia przyszli beneficjenci mieli szansę dowiedzieć się wszystkich szczegółów dotyczących realizacji projektu. Zamierzamy się ubiegać o dofinansowanie z Unii Europejskiej na budowę instalacji solarnych w prywatnych budynkach kościerzaków. To przedsięwzięcie ma bezpośrednio zmierzać do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Ten stan rzeczy można zmienić tylko i wyłącznie poprzez sukcesywne wyłączanie lokalnych kotłowni, kotłowni przydomowych, podłączanie do źródła z dala czynnego, jakim jest w naszym przypadku Kospec, lub poprzez odnawialne źródła energii, jakim jest chociażby właśnie instalacja solarna. Założenie projektu przewiduje 75% dofinansowania do instalacji solarów dla każdego uczestnika. Oznacza to jedno. Beneficjent będzie musiał z własnej kieszeni wyłożyć jedynie 1/4 kosztów instalacji solarnej. Jednak pewności co do tego, czy gminie projekt uda się zrealizować, jak na razie nie ma. Tak naprawdę dzisiaj gwarancji, czy uzyskamy dofinansowanie unijne, nikt nie da. Ale mamy pełne przekonanie, że jeżeli nie spróbujemy, to nie będziemy mieli tej szansy na to zewnętrzne dofinansowanie. Ubiegać się będziemy o 75% dofinansowania do prywatnej instalacji solarnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. No mamy nadzieję, że i tym razem uda się to dofinansowanie uzyskać. Odnawialne źródło energii, jaką jest energia słoneczna, którą pozyskać można przez instalacje solarów, ma w znaczny sposób zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście.